Cześć, tu Oliwia i witam Was na moim kanale w najnowszym odcinku. Tym razem chciałabym poruszyć, myślę, że dość istotną kwestię. Mianowicie, w jaki sposób manipuluje nami branża modowa poprzez wciskanie nam różnego rodzaju kłamstw, ściem i to praktycznie na każdym kroku. Więc jeśli jesteście ciekawi, na co warto uważać, to oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to szybkie info do moich subskrybentów. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o wszystkich najnowszych filmikach, koniecznie kliknijcie dzwonek obok przycisku subskrybuj na stronie głównej mojego kanału. Teraz już przechodzimy prosto do tematyki odcinka. Pierwsza kwestia, słuchajcie, to trendy, a w zasadzie nieustannie zmieniające się trendy. I tu Wam rzucę od razu przykładem z grubej rury. W tym roku modne są lata 70. Moda zaczerpnięta z tamtego okresu. Zeszły rok, lata 80. Dwa lata temu, lata 90. I tutaj już widzimy, że na przestrzeni tych ostatnich kilku lat moda, trendy zmieniały się diametralnie. Co za tym idzie, na topie były inne fasony, inne kolory, zupełnie inne materiały i przez to my czujemy presję, ciśnienie, by tą naszą garderobę, wiecie, dostosowywać, wymieniać te rzeczy, żeby być cały czas na czasie. Co więcej, ludzie wokoło także podążają za trendami i po prostu w ten sposób wiele osób staje się niestety ofiarami mody i zaczyna podążać ślepo za tymi trendami. Co więcej, muszę Wam jeszcze powiedzieć, że sieciówki praktycznie co tydzień, przykładem jest Zara, nie wymieniają całego asortymentu, ale dokładają wiele nowych rzeczy z zupełnie innej beczki, jakieś nowe trendy. Przez to, że chodzimy po sklepach i obserwujemy te nowości, co tam nowego dokładają, nowe rzeczy, to po prostu już nam się zaczyna mózg lasować i mamy takie poczucie, kurczę, to teraz już jest modne coś innego, to ja muszę to kupić. I właśnie taki wpływ, taką presję wywierają na nas sklepy, cała branża odzieżowa. I wiem, możecie teraz powiedzieć, ej, laska, Twój kanał jest o trendach, jest o modzie. Jasne, ja Wam przedstawiam te trendy, które mnie się podobają. Faktycznie mówię o tym, co jest modne w danym sezonie, ale zauważcie, że nigdy Wam nie mówię, byście wyrzucali jakieś rzeczy z Waszej szafy, ponieważ ja sama trzymam w swojej garderobie ponadczasowe perełki z danych trendów. Wybieram tylko kilka tych, które podobają mnie się po prostu najbardziej i nigdy nie powiedziałam Wam, byście po prostu brali wszystko, co jest w danym sezonie modne, ponieważ ja sama tak nie robię. Reasumując mój wywód, uważajcie po prostu, żeby nie wpaść w ten szalony wir, bo wiecie jak to jest. Kasa napędza kasę, branża odzieżowa, modowa robi to tylko i wyłącznie dla dobrych, konkretnych pieniędzy. Próbują nas zmusić, zmanipulować do zmiany tej garderoby i kupowania coraz to nowych rzeczy, więc uważajcie. Kolejnym bullshitem jest napis nowa kolekcja przy rzeczach, modelach z zeszłej kolekcji. I to identycznych, po prostu kropka w kropkę. I nie musiałam daleko szukać, ponieważ ostatnio będąc w Stradivariusie jakimś szczęśliwym trafem natknęłam się na moją koszulę, która rzekomo jest z nowej kolekcji. A ja tutaj mam moją koszulę ze Stradivariusa, za którą dałam 7 dych. O, zapomniałam wspomnieć, ona teraz kosztuje 80 zł. Kupiłam ją w zeszłym roku i ona wtedy była na nowej kolekcji, dosłownie w październiku, listopadzie, z tego co kojarzę. Następnie zdążyła już być ze 3 razy na przecenie, a teraz, no nie wiem, no, pojawiła się znowu na nowej kolekcji. Więc no to jest po prostu kolejny kit, który wciskają nam sklepy, branża odzieżowa. I to jest smutne, ponieważ zamiast zaprojektować faktycznie coś, czego jeszcze nie było, coś nowego, to wciskają nam jako nową kolekcję rzeczy z zeszłych sezonów. Smutne. Czas poruszyć niezwykle interesujący temat obniżek cen, co sezonowych, co tygodniowych, ale także tych z okazji dnia chłopaka, pocałunku, czekolady i czego oni sobie tam jeszcze nie wymyślą, z pewnością znajdą jakiś pretekst, jakąś okazję, żeby gdzieś tam w witrynie dać info, że jest obniżka. Albo na stronie internetowej, no bo wiecie, to zwabi klienta. I nie mówię tutaj negatywnie o tych co sezonowych obniżkach, ponieważ one czasami faktycznie wypadają całkiem pokaźnie, korzystnie. Tam już po trzeciej obniżce, jak dojdzie do minus 70% w niektórych przypadkach, to faktycznie można całkiem korzystnie kupić niektóre fajne rzeczy. Fakt, że tam pozostają już resztki ze zwrotów, ale nieważne, można coś dorwać.
chodzi mi faktycznie o te obniżki nie wiadomo skąd. I wiecie, co wtedy najczęściej się dzieje? To, że rzecz po tej rzekomej obniżce kosztuje, przyjmijmy, 7 dych, tylko że ona dzień wcześniej przed obniżką też kosztowała 7 dych. I jak to jest możliwe? Oni po prostu zmieniają na metce gdzieś tam w systemie, że rzecz kosztowała 100 czy 90 zł i wiecie, my kodujemy, że o kurczę, to jest 30 zł mniej czy tam 20 zł mniej, no to biorę tą rzecz. Ale de facto faktycznie ta rzecz niestety nie jest przeceniona. Moda fast fashion, tak naprawdę jak każda inna, rządzi się własnymi prawami. Rzeczy są szyte szybko, masowo, po kosztach i nie chcę akurat w tym odcinku poruszać tematu wykorzystywania taniej siły roboczej przez wielkie koncerny, ponieważ zdaje mi się, że jest to temat warty poruszenia w kolejnym odcinku jako osobny temat, ale chciałabym tutaj zwrócić szczególną uwagę na rzeczy, które kupujemy w sieciówkach, które faktycznie są szyte po prostu szybko, masowo, po kosztach, które nam się rozwalają po prostu po, nie wiem, 2 założeniach, włożymy do pralki, wyciągamy zmechaconą bluzę. Założymy raz t-shirt, już się pojawiają jakieś dziwne dziurki. Po kilku miesiącach, czy tam nawet tygodniach puszczają nitki. Te rzeczy są w taki sposób szyte, by faktycznie się popsuły, żebyśmy mieli pretekst, powód do kupienia rzeczy kolejnej. Dlatego warto też zwracać uwagę na to, by rzeczy były dobrej jakości, żeby faktycznie gdzieś tam te nitki nie wystawały. W sieciówkach, słuchajcie, można znaleźć naprawdę dobre jakościowo rzeczy, tylko trzeba umieć szukać, wiedzieć na co zwracać uwagę, a nie brać jakiegoś tam pierwszego, lepszego ochłapu. Później w domu zwracamy uwagę, że coś tam faktycznie odstaje, czy nitka już się pruje, ale wiecie, machamy ręką albo nie daj Bóg w ogóle, wyrzucamy paragon i ta rzecz z nami zostaje i tak jest po miesiącu do wyrzucenia, więc po prostu zwracajmy uwagę na to, żeby mimo wszystko, nawet jeśli decydujemy się na zakupy w sieciówkach, dbać o tą jakość, zwracać uwagę na tą jakość i po prostu wybierać te rzeczy, które są w stanie, w jakiś sposób mają potencjał, żeby z nami dłużej zostać. Chciałabym poruszyć ostatnią kwestię, według mnie najciekawszą, w którą zdecydowanie warto się zagłębić. Jest to kwestia rozmiarów. Ogólnie wszystkie rozmiary powinny być sobie równe, sobie odpowiadać. M-ka powinna być M-ką, XS-ka w Zarze powinna odpowiadać XS-ce w H&M-ie, rozmiarowi adekwatnie 34, bo to jest XS wszystkich marek na platformie ASOS i jeszcze w innych sklepach, ponieważ powinien być jakiś ogólny schemat, według którego te rzeczy są szyte, według konkretnych wymiarów, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej i sieciówki, sklepy odzieżowe zaniżają tą rozmiarówkę, bądź zawyżają, by w odpowiedni sposób wpłynąć na naszą psychikę. Już mówię, o co chodzi. Sklepy, które zawyżają rozmiarówkę, wpływają na nas w ten sposób, że gdy nosimy normalnie rozmiar L, ale w tym sklepie akurat mieścimy się w rozmiar M, to coś nam mówi w naszej głowie, że kurczę, mieszczę się w M-kę, ja muszę wziąć tą rzecz, mieszczę się w M-kę, biorę. I ja łapałam się na tym wielokrotnie, gdy usiłowałam schudnąć w pewnym okresie swojego czasu, ale to jest też reakcja na to, jaką presję wywiera na nas teraz otoczenie, by nosić rozmiar XS, to jest w ogóle według mnie absurdalne, ale już mniejsza o to. Dokładnie o to chodzi w zawyżaniu rozmiarów. Natomiast sklepy, które zaniżają rozmiary, pokazują nam, że normalnie nosimy rozmiar M, ale kurczę, w tym sklepie noszę rozmiar L, no to o co chodzi? Przytyłam i zaczynamy się zastanawiać i to po prostu nas napędza i bardzo negatywnie na nas oddziaływuje. W ten sposób, że momentalnie myślimy, że coś jest nie tak z naszą wagą, że w ogóle musimy schudnąć. I słuchajcie, naprawdę nie dajmy się zwariować. Chcę jeszcze poruszyć tutaj jedną istotną sprawę. Mówię o lustrach, które no, w jakiś cudowny sposób wydłużają, wyzmuklają naszą sylwetkę. W każdym sklepie w ogóle wyglądamy w tym lustrze inaczej, ale no, chodzi o to, by nas po prostu skłonić do zakupu rzeczy, by przedstawić, wiecie, ten ciuch na nas w jak najlepszym świetle. Dlatego sprzedam Wam moją radę, jak ja zawsze robię, ponieważ też wiele razy już się nadziałam. Teraz robię w ten sposób, że kupuję daną rzecz, nie zwracam za bardzo uwagi na to, jak wyglądam w sklepie w danej sieciówce, tylko zabieram tą rzecz do domu i oglądam się w moim lustrze, które wiem, że mnie po prostu nie okłamie. Albo proszę Dawida w sklepie o zrobienie mi zdjęcia z takiej normalnej perspektywy i w
wtedy faktycznie widzę, jak wyglądam w tej rzeczy, ten obraz nie jest przejaskrawiony, przerysowany. I teraz widzę, że z Oliwii 48 kg, 62 nie robi się modelka Oliwia, 45 kg, 170 cm wzrostu. To już wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. I słuchajcie, dajcie znać w komentarzach w ogóle, co o tym sądzicie. Czy daliście się kiedyś w taki sposób zmanipulować? Powiem Wam szczerze, że ja, o Jezu, wiele razy, naprawdę. I o to doświadczenie jestem mądrzejsza. Teraz już właśnie zwracam uwagę na każdy jeden z tych aspektów. I mam nadzieję, że Wy też teraz będziecie czujni. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapkach w górę i piszcie, czy chcielibyście więcej takich pogadankowych filmików, w których będę poruszała tego typu kwestie. Z chęcią coś takiego dla Was nagram. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, wszystkie zainteresowane osoby. I pamiętajcie o wciśnięciu obok przycisku subskrybuj, także tego dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o wszystkich najnowszych aktywnościach, filmikach. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i Snapchata. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!